Witam Państwa na kanale Salonu Dwa Kółka. Dzisiaj ekipa Salonu Dwa Kółka zawitała do Turcji. Jesteśmy w miejscowości Kusa Dasi, położonej około 2 godzin jazdy od Bodrum. Mamy końcówkę września, około 28 stopni temperatury powietrza i chcieliśmy się dzisiaj przyjrzeć, jak wygląda rynek skuterowy, motocyklowy na terenie Turcji. Wszystkim mogłoby się wydawać, że Turcja, co tam może jeździć, z czym się nam kojarzy Turcja, wiadomo, ale proszę Państwa, jesteście w ogromnym błędzie. To, co zdołaliśmy spostrzec przez kilka dni pobytu, to to, że Turcja wygląda pod względem skuterów bardzo pozytywnie. Ale o tym za chwilę. Na samym początku proszę o zbliżenie na pojazdy, które są, a ja powiem parę słów w ogóle, co powinniście wiedzieć o Turcji. Więc przede wszystkim powierzchnia kraju Turcji jest 2,5 raza taka jak Polska, czyli bardzo duży obszar, 77 milionów mieszkańców. Turcja, gdyby przyjęła do Unii Europejskiej, gdyby była przyjęta, byłaby najludniejszym krajem w Unii Europejskiej. Jest państwem, które leży na 2 kontynentach, czyli mamy część na kontynencie europejskim, część na kontynencie azjatyckim. I z tych podstawowych informacji czas w tej chwili, gdzie jesteśmy, to jest plus 1 godzina, czyli w tej chwili mamy tutaj w Kusa Dasi 15:20, w Polsce jest to 14:20. Jeśli chodzi o długość lotu, to jest około 3 godzin. My lecieliśmy akurat z Poznania. No i to tyle tych ogólnych informacji. To, co stoi po lewej stronie, warto jeszcze to zaznaczyć i pokazać. To są kosze na śmieci. To warto pokazać, bo u nas takich rzeczy nie ma. I teraz przejdźmy do skuterów. Więc proszę Państwa, według moich wyobrażeń byłem przekonany, że skutery w Turcji, rynek został zalany przez towary z Chin. Jesteśmy w błędzie. Większość skuterów, które Państwo zaraz zobaczą, to są markowe skutery. Markowe skutery, które jeżdżą naprawdę już jakiś czas na szosach. To jest duży skuter. No niestety marka nieznana. Nie będziemy w stanie zidentyfikować wszystkich marek. Przepraszam, Honda. Oczywiście nie dojrzałem. Jest to Honda. I 90% skuterów, które tutaj dojrzeliśmy, to była Honda, Yamaha, Kymco, właśnie przed chwilą pan Hondą wyjeżdżał. Tutaj nie mamy również ograniczenia odnośnie, to jest Sym, to jest marka znana na polskim rynku, ciężko jej się jest przebić, ale jest to pojazd marki Sym. Nie mamy tutaj ograniczenia, tak jak u nas, 50 cm sześciennych, czyli skuter 50 w zasadzie nie istnieje. To jest kolejna Honda, skuter. Nie ma tutaj w zasadzie takiego pojęcia jak motorower. Większość jeździ albo motocyklami, albo skuterami. Proszę Państwa, to jest marka bardzo dobrze nam znana, CF Moto. Więc wiemy, że CF Moto też ma motocykle. Nasza firma ogólnie handluje w większości quadami, bo na rynku polskim CF Moto jest mało znany. Po tym pojeździe CF Moto też marka, która jest znana na naszym rynku, jest to marka Mondial. Ten sam dystrybutor był Syma i Mondiala. Jest to raczej bardzo mało znana marka, ale jest. Mieliśmy kiedyś odwiedziny przedstawiciela z firmy Intercars, która swego czasu proponowała nam współpracę w zakresie firmy Mondial i w zakresie firmy Sym.
To jest, czyli ogólnie patrzmy, motocykle, ten CF Moto to jest 250, oprócz tego skutery, skutery większe i mniejsze, 125, 150 i 250. Przechodzimy dalej i patrzymy na skutery. Tu mamy Blueberry. To jest w zasadzie marka nieznana na naszym rynku. I dalej mamy wszystkie, proszę zauważyć, że większość skuterów, chociaż jest to zróżnicowane, na większych kołach. Tutaj mamy akurat Piaggio Liberty S. Ale byłem zdziwiony, że poszukuję takich typowych, tańszych skuterów chińskich. Naprawdę ciężko je tutaj znaleźć. Tutaj mamy skuter, to jest Yamaha, z przodu to bardzo ładnie widać. Tu mamy Yamahę. Dalej mamy kolejną Hondę, mamy Yamahę. No, może te pojazdy nie są pierwszej czystości, ale widać, że Turcy uderzają w dobre marki skuterów. O tym nie mówimy nic więcej. Tu mamy taką markę jeszcze TVS, nie jest to mi znana marka. Tu mamy Syma kolejnego. To znak, że Sym jest bardzo popularny tutaj. Tu mamy motocykl Honda, to jest CBF-ka 150. Dalej mamy Suzuki, też skuterek Suzuki. Tu jakaś, ciężko nawet po samym wyglądzie skutera stwierdzić, jaka jest pojemność. Przypuszczam, że koło 110-125. To jest pojazd trójkołowy, nie znam absolutnie marki, Falcon. Tutaj mamy Yamahę, która ma już swój wiek, bo na pewno paręnaście lat. Tu mamy starszą Hondę. Tak. Tu znowu ta marka TVS, o której mówiłem. Bardzo dużo skuterów jest, które z tyłu mają specjalny stelaż i zamocowany, tak jak z tyłu, o, pan pokazuje, i zamocowany specjalny kuferek do przewozu posiłków. Tutaj akurat to jest z reklamą McDonalda. Tu mamy Crossa, nie wiadomo, co ten Cross sobą reprezentuje, chociaż ma tablicę rejestracyjną, jak najbardziej. Ma on tablicę rejestracyjną, ale marka jest mi nieznana. A jest to Honda, przepraszam, Honda. Te siedzenia, proszę Państwa, to nie jest jakaś forma niedbałości. To jest po prostu wpływ mocnego słońca. Jeśli ktoś nie zabezpiecza tych siedzeń, to tak się dzieje. Kolejna Honda. Jest troszeczkę tych modeli. Przejdźmy może dalej, zobaczymy. Znowu ta marka TVS z lewej strony. I widzą Państwo, tak jak chodzimy między tymi skuterami, no nie możemy znaleźć produktu, który jest chiński. Przyjrzyjmy się tutaj. Hero. No być może tutaj, aczkolwiek nie widzimy, jak specjalny stelaż, widzą Państwo, jak ten stelaż jest zrobiony, żeby ten kufer utrzymać, od dołu poprowadzony, specjalnie przykręcany pod śruby mocujące podłogi z przodu, więc specjalny stelaż, żeby ten kufer był tam stabilny. I może przejdziemy do tylnego rzędu. Tutaj mamy mniejszy i większy skuter. Wszystko na Euro 4. Nawet nie widać, co to za marka. Jet 4. No nie jesteśmy w stanie znać wszystkich marek, które istnieją tutaj na rynku. No tutaj w ogóle już oldschoolowy, na którym nie widać prędkości na liczniku.
tu mamy troszeczkę 140 na godzinę, czyli typowa 125, bądź też 150. Kolejny skuter z firmy Sym. 125, typowy skuterek do poruszania się po mieście. I przejdźmy jeszcze kawałek dalej. Widzę tam jeszcze jakieś motocykle z firmy Honda. Mamy kolejne skutery. Tutaj te liczniki, no to jest oczywiście wpływ słońca, szkiełko, które nie jest odporne na takie aż słońce, na takie nagrzanie i nasłonecznienie. Tu mamy Hondę 750, no jedyny poważny z większej pojemności pojazd tutaj na parkingu. Tu mamy Kymco z prawej strony, prosiłbym o zbliżenie. Agility, znany model w Polsce, Kymco 125. I z tyłu, no, jeden z pierwszych motorowerów, który widzimy. Nazwie Kuba CG100, no i tu bym się dopatrywał produkcji chińskiej. Bo tak to wygląda, jak nasz Fighter albo Ranger w pojemności 100. Tu z przodu mamy jeszcze Syma, tak jak patrzymy, Hondę, Yamahę. Proszę Państwa, myślę, że oglądania wystarczy i teraz trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, więc przede wszystkim trzeba pamiętać, że Turcja jest krajem, w którym można inaczej korzystać ze skutera, motoroweru czy motocykla niż w Polsce, bo można korzystać przez cały sezon. Ale to, co tutaj zobaczyliśmy, no, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego, że spodziewałem się przy tej ilości skuterów, przy takiej pogodzie i przy takim kraju jak Turcja, po prostu zalaniem Chińczyków. Spodziewałem się jakieś marki tureckie, które są sprzedawane, przywożone z Chin i sprzedawane tutaj. Jest jednak inaczej. Proszę zobaczyć, że widzieliśmy tutaj Yamahę, Hondę, Suzuki, Peugeota, Kymco, Syma. Czy coś jeszcze pominąłem? Suzuki mówiłem. Widziałem też motocykle BMW. Nie jesteśmy w stolicy, nie jesteśmy w jakimś bardzo bogatym mieście. W tej chwili jesteśmy na parkingu przy szkole, gdzie możemy obejrzeć, na jakich skuterach ludzie się poruszają. Oczywiście są też pojazdy elektryczne, ale naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo zdziwieni. To jest pojazd trójkołowy, który wcześniej pokazywaliśmy. I chciałbym tylko na zakończenie podkreślić, że Turcja idzie w dobrą stronę i nawet w kierunku pojazdów nie widać pojazdów chińskich na rynku. Królują pojazdy firmowe, Yamahy, Hondy, Suzuki, Symy, które są pojazdami firmowymi, które na pewno są bardziej niezawodne. To by było na tyle. Zapraszam na kanał Salon 2 Kółka i zapraszam do polubienia naszego kanału, na nasze media społecznościowe, na nasz YouTube, Instagram oraz Facebook. Dziękuję za uwagę.